I witajcie w kolejnym odcinku, w którym Arek znowu nie przewidział pogody, bardzo pada, chociaż teraz się uspokoiło i gdzieś tam na jakichś aplikacjach jest informacja, że nie powinno lać. Także Adamowice, Messerschmitt, idziemy szukać. Mamy szczęście, jest tu z nami kierownik Arkadiusz, który nam powie, po co tu jesteśmy. Witam. Jesteśmy po to, aby znaleźć części Messerschmitta BF-109. Zapamiętajcie, BF-109. Arkadiuszu, to w końcu ten samolot już był znaleziony, czy dopiero mamy go znaleźć? Nie, był znaleziony. Był, nie? Był, no tak mi się wydaje, że jakoś jesień, nie? Ale to mówisz, że dwa były Messerschmitty. No jeden był tak, gdzieś około kilometra stąd w linii prostej. Bogunice. Bośmy go znaleźli od razu po Zeppelinie. No a ten był kolejny. Ten był gdzieś rok temu znaleziony. Ulewa się wzmaga. I to w poszukiwaniach nie pomaga. No może coś zarapujesz, co? Messerschmitcie coś. To już coś potężniejszego, a dopiero coś, jest no 10 i... minut. No i wagowo też sporo. Dobra, jest już coś z samolotu. Tak? Tak. Czekaj, bo tylko coś tu jest. Aluminium, jakiś guź, śrubka chyba, nie? Trzeba będzie to odczyścić. Ale to już zbliżamy się. Pomału. Knefel? Wczoraj oglądałem godzinny, półtora godzinny wywiad z BNT tam w kanale sportowym i teraz pośród... Było gorąco, tak? Było gorąco, ale to tylko u Nitra. Arek mówił o aluminiowych częściach, tabliczkach znamionowych z samolotu. Uznalazł. I się zagotowałem prawie, ale to u Nitra. A ciekawe jak na środek lasu, nie? Jesteśmy na miejscu katastrofy lub zestrzelenia, kto woli. Już wychodzą drobne, aluminiowe, spalone elementy z poszycia. Znikający sygnał? No ja mam to samo tutaj. Ktoś drobinka, wiesz, że... Ale maleństwo, nie? Dokładnie, a potem kombinujesz... Co to jest? Kolejny element poszycia tego samolotu. Czyli znowu aluminium. Przetopione aluminium. A będzie jakaś moneta w końcu? I jak mieli coś w kieszeniach, to się trafi. Działa były gdzieś tam bardziej, wiesz? Oni lecieli z tamtej, z tamtej strony, nie? Gdzieś. Lecieli za południa musieli lecieć. Wiesz, jak on nawrót robił, czy w prawo, no to nie wie, czy on leciał tak, czy no właśnie, tak. Czy... No to jest... Nie, to jest... To jest gdybanie. Coś z czegoś? Czemu znowu coś z czegoś? No coś z samolotu, o. O, lepiej. No widać ładnie, ktoś tutaj sobie brykał też, no i po sobie dziurki nie zakopał. Może pod osłoną nocy? Tak. No, gdzie te skarby? Jakieś takie maleństwo tu było. Tutaj, to? To, ale to coś jeszcze by było. Musimy cicho mówić, żeby nie spłoszyć zabytku. Dziurkę po jakimś zaworku i z drugiej strony śrubka z jakimś odpowietrznikiem. Nie mam bladego pojęcia, z czego to może być, ale jakiś zawór. Na pewno. Co to, Arku, jest? No coś okrągłego. Piszcie. No coś, ale kolorek? No nie. Właśnie widać, takie zielone choćby, nie? Takie na brzegach. Farba zielona. I tu też coś kiedyś było. No, do następnego. Jakiś stycznik jakiś był. No i co tam? To no, już konkretny kawałek się umyje i się zobaczy. O! Przełącznik, patrzcie, zarąbiście. No kurczę, no. Widzisz, ty widzisz to? No. Może ssanie. Przełącznik, jakiś, wiesz, wajchać, góra, dół.
nie? No. Ale piękna sprawa. No to trafiłeś, Arek. Miejsce bomba. Dwa duże elementy no poszycia, teraz przełącznik. I cimo to Goebbels na pewno i robiło No, szybcio. Do następnego. Dedykacja dla Jagody od kierownika Arkadiusza. Jagoda. Gdy smurka pjedzie. Łopata. Z mesa. Wygląda jak ryngraf. No. Tu jeszcze coś jeszcze jest, czekaj. No, to jak jest potopiony alum, to ci będzie piszało wszystko, nie? Zobacz, Arek, co to może być? A ja tutaj nie wiem, nie znam się. Parę to przysupię. Coś od czegoś, ale... To jest jakiś przycisk też, nie? Netflix? Netflix jakiś, no, to ledwo się trzyma. Tu jest tu? No tu, wiesz, dokładnie. Tak jakby... Tu to było chyba, nie? Czekaj, się potem... Moim zdaniem to jest baku paliwa, nie? Albo była wtyczka, wiesz, żeby coś podłączyć, słuchawki, albo... No to można wygrzebać, zobacz. Troszkę tam może przejść, nie? Ale tutaj choćby było miejsce, żeby coś wsadzić, nie? No potem to sobie będziemy czyścić. Może coś, mam to szczelić, czy nie? Może to, no tak, tak, może taka coś tam, tam było, dalej gdzieś to szukamy takich... No tego tu jest mnóstwo, nie? No tu jest tych, wiesz, elementów tu jest mnóstwo. Ale to mnóstwo. Takie ciekawe, tego, nie? Potem, no, potem będziemy to wszystko myć. Może być, no. Trójkąt bermudzki. To coś będzie z podwórka. Illuminati. No, a to było coś... To jest ten traktat GNWO, nie? To my kontrolujemy przemysł muzyczny. I wszyscy to są marionetki, które mają przekazywać naszą... Co naszą? Naszą nową wizję świata. Tutaj ta by tabliczka, miejsce nam tabliczka było, nie? Tu. Ale siupcio, zaczyna się być robi się, zaczyna się robić ciekawie, no. Nie, ale to rzeczywiście... Tego, nie, to jest łuska rozwalona. Patrz, następny. Co jest, zegar? No nawet nie gadaj. Ale też coś z deknefrym. Ale jest coś, no. Jak to będzie... Może jeszcze przebieg będzie. Nie, chyba ale nie. Ale coś to trzeba wyczyścić. No i co, Jagoda? A jutro będziesz w ogrodzieńcu co wyciągać? Monety, nie? Aha, dobra. Nie, bo tu piszcie wszystko, to nawet nie ma sensu brać tego. Może byś pomógł sobie trochę to wykopać. Jak powiedzieliście, czuć Messerschmittem? Tak, czuć Messerschmittem. Tylko jak to opisać widzom? Jak byś to opisał? Czuć 80-letnią blachą. Ale żeś rybę złowił. I ostrzelą, że to będzie spod fotela. Albo noga. Za cienko. Za cienkie, to będzie spod fotela. Wzmocnienie pod fotelem. Jest! Jest tabliczka! Nie. Ja, to jest tabliczka. Nie. Nie. Kurde. Ale były... Żeby tutaj dostajcie zabawę. Ale widać, ta tabliczka to musi być. Bęben maszyny losującej? Tak, z lotto. No. Najprawdopodobniej jakiś zacisk lub bęben z koła. Piękny. Dostałem misję specjalną, mam iść po kalfas, bo zrobiło się sporo aluminium, no i złomu. Także idę i wracam do nich, bo pewnie będzie dwa razy więcej jak wrócę wykopane. Kalfas i idziemy. I co my tu mamy? A jaka to część? Nie wiadomo. Kostka z czegoś, z zaciskiem, także to nie mam pojęcia. Ale są numery. Gerard numer. Der Einsatzhat. No i teraz po konserwacji Warka piękny element. Tak. Chyba profesjonalna konserwacja. Nie będziesz sobie śpiewał, że Jagoda lubi złom. Marionetko. To jest od okna? On tu będzie w większości leżał. Jeżeli to nie, mówicie, że to nie jest rzut, to tu będzie leżał. To nie jest rzut. To nie jest rzut, bo to jest za fest. Popatrz jak to jest, Maciek, popatrz jak jest piasek przepolony, popatrz. Piękna rzecz. Tu, w tym miejscu, popatrz, jest przepalany piasek. On tu uderzy. Nie wiem z czego, ale piękny. A nie będzie to te boczne szybki? I mamy pełny kalfas, głównie aluminium. I bierzemy większy. Idziemy, bo pewnie mają dużo skarbu. No ale i co, że niby co? Jo, na pewno, jo, na 100% to jest fotel. Na 100%. To jest na 100% fotel. Mamy. Jak to się stało, Arku, że ja przyniosłem nowy kalfas i jest prawie pełny? Wytłumaczysz się?
To nie ja byłem, to on. To nie ja byłem Ewą. To nie ja skradłem drzewo. Tak? To nie ja. Było kiedyś. Krzeseczko było kiedyś. Od pilota, pilota. A teraz jest, no. Na czym siedział taki niegrzeczny pan, co bombardował Warszawę? Bardzo niegrzeczny. Tak. I jesteśmy na podsumowaniu. I co nam ma do powiedzenia kierownik Arkadiusz? No to wyszło kilkanaście ciekawych rzeczy, nawet sporo. Samolotu stalowe i aluminiowe. Będziemy to identyfikowali dopiero jak się to wyczyści, ale tu jest większość stalowych rzeczy. Nawet nie ma co tak naprawdę. To jest podobno, części no to są... Nagrywałem bardzo dobrze, także spokojnie. Z fotela to są niby rzeczy, a resztę aluminium to jest... To jest wszystko tutaj z poszycia. Jakaś łuska jeszcze. Więc to tutaj będę przebierał wszystko i pokażę ciekawsze rzeczy, prześlę jeszcze tym. No po oczyszczeniu jakieś ciekawsze zdjęcia. Tak, bo na razie to jest wszystko aluminiowe. No ładne rzeczy, widać nity z poszycia. A jak będą jakieś bicia, to wyślę po prostu i będą ciekawsze rzeczy jeszcze pokazane w formie zdjęciowej. I wszystko. Jest godzina 10, chwilę po 10. Poszli jeszcze sobie kopać. Dużo powychodziło, jak widzieliście. Natomiast ja muszę już jechać, bo wczoraj mieliśmy pewne zdarzenia losowe, które opóźniają jakieś tam procesy, wiecie, logistyczno-sprzedażowe. Także ja muszę jechać. Jeszcze wam opowiem, co tam wyszło ze Srebrną Wołgą. Tego też nie nagrywałem, jak pojechałem do mechanika, żeby zobaczył w ogóle, czy warto. Pierwszy raz jakiś mechanik zobaczył, czy dokonałem dobrego zakupu i czy warto jeszcze trochę pojeździć. I co było wymienione, bo jedna rzecz się okazała lekką wtopką, taką mikrowtopką. W sumie co tam, Srebrna Wołga, można ją olać. No dobrze, szybko powiem, że wentylator chłodnicy i bezpiecznik, który odpowiadał za to, żeby się włączał ten wentylator, a był zatarty, no to trzeba było to wymienić i to była jedyna rzecz, którą trzeba na razie wymienić. No i w międzyczasie, jak był vlog, to wspomniałem, że jest wyciek, tam mały się poci silnik. Natomiast ja pojechałem, bo pojechałem wcześniej, my mieliśmy opóźnienia, ogólnie wiecie, w procesach sklepowych nazwijmy to. Aż tutaj Arek znalazł karabin Mauser, no i była wezwana policja, służby przyjechały. Mnie nie było, nie nagrałem tych emocji, no trudno, trudno się mówi i żyje się dalej, czasami tak bywa. Ja zresztą mam trochę czasem szczęście, że nagle gdzieś idę i coś się dzieje i nie nagrywam tego, no ale kto mógł to przewidzieć, że akurat jeszcze nie dość, że takie fajne rzeczy z samolotu wyjdą, to jeszcze będzie Mauser. Także piątek po południu chciałem dzisiaj zrobić vlog, bo tam teraz Odyn jest na zlocie, się dużo dzieje, ale vlog był ostatnio o tym, że jedziemy po tę czwórkę, więc, znaczy jedziemy, mamy zamiar jechać po tę czwórkę, więc w niedzielę będzie za to vlog, a potem będzie relacja Jagody, ogólnie filmy Jagody. Przez następny tydzień będą dominować na kanale. Także trzymajcie się, cześć!